W dzisiejszym odcinku, proszę Państwa, zobaczymy żywe zwierzęta, bowiem w top 10 naszych miejsc, jeśli chodzi o te cudowne miejsca w Opolu, jesteśmy dziś w ogrodzie zoologicznym. Jedno z przepięknych w tej chwili miejsc, jeśli chodzi o ogrody zoologiczne w kraju. Jeśli Państwo byli tutaj rok temu czy dwa lata temu, to na pewno zobaczą Państwo dzisiaj nowe zwierzęta, zupełnie inne miejsca, które w ogrodzie zoologicznym w ciągu ostatnich miesięcy czy lat się pojawiły. No i oczywiście też nowe opowieści, a najlepiej zrobią to fachowcy. Krzysztof Kazanowski, którego serdecznie witamy. Panie Krzysztofie, szukamy w tym naszym programie miejsc ciekawych, rzeczy ciekawych i okazuje się, że mamy też i w Opolu niezwykle ciekawe zwierzęta. Jesteśmy przy stanowisku okapi. To jest też zwierzę, które całkiem niedawno pojawiło się w Opolu i na pewno, gdyby każdy pewnie chciał poszukać ciekawostek o tym zwierzęciu, to pewnie by wiele mógł się dowiedzieć, bo jest po prostu nietypowy. Mamy dwa okapi, dwa samce. Przyjechały jesienią 2018 roku. Był okres aklimatyzacji, teraz się doskonale czują. Na tym wybiegu widzimy samca i turi. Ciekawe zwierzę. Przede wszystkim dlatego, że jest bardzo rzadkie. Duże zwierzę, a odkryte dopiero na początku XX wieku. Jak to możliwe przy tej technice? Jest to zwierzę niezwykle skryte, żyjące też w trudnym terenie, ponieważ są to lasy deszczowe Republiki Demokratycznej Konga w Afryce. Lasy, które w porze deszczowej zamieniają się w takie bagniska poprzecinane potokami rwącymi, trudno dostępne okolice. Stąd miejscowa ludność oczywiście znała te zwierzęta. Prawdopodobnie były znane już za faraonów w Egipcie, ale Europejczycy odkryli, czy dla nauki zwierzę to zostało odkryte dopiero w 1900 roku przez takiego odkrywcę, botanika, zoologa, geografa, Sir Harry'ego Johnstona. Drugi człon nazwy łacińskiej tego zwierzęcia to jest właśnie Johnstoni, na cześć tego odkrywcy. Tubylcy, pigmeje nazywają to zwierzę osłem leśnym. W ich języku to jest mniej więcej oapi. Początkowo myślano, że jest to jakaś odmiana czy podgatunek zebry, ale przy bliższych badaniach czaszki i kopyt okazało się, że jest to kuzyn blisko spokrewniony z żyrafą. Jedna rodzina żyrafowate. Nie ma kopyt, ma racice, a te paski, które ma na tylnych nogach, pozwalają doskonale kamuflować się w lasach deszczowych, tam gdzie żyje. I to też jest powodem tego, że był tak późno odkryty. Na co warto zwrócić uwagę w jego życiu i zachowaniu? Jeszcze przed II wojną światową został objęty całkowitą ochroną, bo się okazało, że jest to niezwykle rzadkie zwierzę. Dzisiaj jest to zwierzę jeszcze rzadsze. W zasadzie jest to zwierzę prawie krytycznie zagrożone wyginięciem. Mówię prawie, bo jest na granicy. W tej chwili taki ma statut w Czerwonej Księdze. Za parę lat może być już zwierzęciem zagrożonym wyginięciem i oby nie było zwierzęciem, które wyginęło w naturze. Dlaczego mówię w naturze? Bo w ogrodach zoologicznych na szczęście udało nam się uratować to zwierzę. Na szczęście zaczyna się nam rozmnażać w ogrodach zoologicznych. Jest jeszcze niezwykle rzadki w ogrodach zoologicznych. W Europie występuje tylko w 28 ogrodach zoologicznych. W tym w ogrodzie zoologicznym w Opolu jest 77 sztuk. Dwie sztuki z tych 77 w Opolu. Także naprawdę bardzo rzadki gatunek. Mamy nadzieję, że będzie się coraz lepiej rozmnażał. Dostaniemy wtedy samiczki i również w Opolu ruszy hodowla. Charakterystyczne jest to, że ma te paski na tylnych nogach i na zadzie, troszeczkę na przednich też. Ciemne umaszczenie. To ciemne umaszczenie ma w sobie taką oleistą ciecz, która ochrania, tak jak warstwa hydrofobowa, czyli wodoszczelna na naszych kurtkach. Tak samo ten tłuszcz na okapi powoduje, że staje się nieprzemakalne i doskonale radzi sobie w tych lasach deszczowych, gdzie tam prawie non-stop pada deszcz. Samce mają rogi. Rogi takie w wielkości do 15 cm. Samice są większe, ale rogów nie mają. No i bardzo podobnie jak żyrafy, i tu też jest różnica między żyrafami a zebrami. Ciąża trwa
14-15 miesięcy. Oby, tak jak Pan powiedział, tych zwierząt było jak najwięcej w ogrodzie zoologicznym, to skoro mówimy o tych terenach, które mi w zoo zawładnęły, między innymi właśnie i okapi, i żyrafy, to za chwilę przeniesiemy się właśnie do Królestwa Żyraf, ale jednocześnie też zapytamy, czy żyrafa jest w stanie uciec na przykład przed gepardem. Skoro zatem jesteśmy w rodzinie żyrafowatych, no to trudno też w opolskim zoo nie spojrzeć właśnie na te przepiękne żyrafy, które są w tle. A tą rodziną zajmuje się pan Mariusz Włodarczyk. Dzień dobry, panie Mariuszu. Witam serdecznie. Okapi, taki niższy kuzyn tych wielkoludów, bo to są największe zwierzęta, które mamy możliwość oglądania w ogrodzie zoologicznym. No, największe, najwyższe na pewno, z całą pewnością. Opolski ogród zoologiczny hoduje żyrafy już od 2000 roku. Okazało się, że z ogromnym powodzeniem. I tutaj jest za naszymi plecami właśnie pasie się stado młodych żyraf ze swoimi mamami i z najstarszą naszą samicą o imieniu Hermina. To jest pierwsza żyrafa, która przyjechała razem z samcem w 1999 roku do Opola, zaraz po powodzi. I praktycznie na tej samicy opolski ogród budował już stado. I to stado aktualnie liczy sobie? To stado aktualnie liczy sobie 7 osobników. Troszeczkę osobników już wypuściliśmy w świat. Przyjęliśmy taką zasadę, o czym na pewno Państwo wiecie, że kolejna urodzona żyrafa w opolskim zoo otrzymywała na kolejną literkę alfabetu jakieś imię. Powiem tylko tyle, to już jest literka M osiągnięta przez opolski ogród. Okapi nie mógłby razem z żyrafami przebywać na jednym wybiegu? Mógłby, oczywiście, że tak, ale kłóciłoby się to troszeczkę z lokalizacją tych zwierząt. Dlaczego? Bo to są typowo sawannowe zwierzęta, a to jest typowo leśne zwierzę i doskonale się czuje właśnie w takim terenie osłoniętym, zadrzewionym, zalesionym. Powiedział pan sawanna, to żyrafy też muszą uciekać przed drapieżnikami. Ponieważ mamy w zoo gepardy, czy rzeczywiście te niezwykle szybkie koty byłyby sobie w stanie poradzić, że tak powiem, z żyrafami? Jak to wygląda? Bo teraz, kiedy przyglądamy się, właśnie pokazujemy zdjęcia gepardów, to zastanawiam się, co by było, jak okapi wkroczy na ten wybieg, to wiemy, a co by było, gdyby się tu pojawiły gepardy? Proszę mi wierzyć, że żyrafy chyba nawet by specjalnie sobie z tego nic wiele nie zrobiły. Dlaczego? Dlatego, że takim prawdziwym zagrożeniem dla nich w naturze jest lew. Żyrafa jednak potrafi się obronić, ma świetną broń w postaci 4 potężnie zbudowanych nóg. Obrotowość w tych nogach, jeżeli można tak kolokwialnie powiedzieć, jest w każdą stronę ciała tego zwierzęcia, więc potrafi uderzać do przodu, na boki, do tyłu, a przy tym jeszcze głowa i potężna wysokość. I ten lew musi się dużo natrudzić. Lwy atakują w naturalnych warunkach żyrafę z zasady taką, która odbija od stada, zostaje samotna, jest schorowana, coś jej dolega, jest ranna, jest im prościej. Natomiast na zdrową, dobrze zbudowaną żyrafę raczej lwy starają się nie polować. Bo czyli gepardy sobie by spokojnie chodziły, gdyby tak, była taka sytuacja. Powiem tylko tyle, że jedno kopnięcie żyrafy dla lwa może się okazać śmiertelne, także lew też rozważa za i przeciw, czy warto. Myśmy tu wielokrotnie, to już jest drugi samiec w opolskim ogrodzie, obserwowali sytuację, kiedy właśnie samiec ustala hierarchię nie tylko w stadzie swoim, ale również panującą na jego habitacie, na jego wybiegu. I próbowały to zebry, próbowały to strusie afrykańskie i proszę mi wierzyć, nigdy im to nie wychodziło. Zawsze z wysokości swojego majestatu były te zwierzęta obserwowane i co najwyżej żyrafa podnosiła od niechęci przed nią nogę, ten świst powietrza, który był w momencie podnoszenia, opuszczania nogi, wielkość tej stopy, że się tak wyrażę, powodowały, że zwierzęta raczej odchodziły na boki. Patrzymy na te obrazki sawannowe, tak jak pan mówi, żyrafy, które wysoko, wysoko szukają tego pożywienia, te nasze z kolei pasą się jak krówki. Pasą się jak krówki, a to jest też wynikiem tego, że to, co jest na pewno w kadrze widoczne, to są również pastuchy. My staramy się tą zieleń zachować, żeby stwarzać te warunki naprawdę super naturalne, jak tylko potrafimy to zrobić. Na zapleczach i w budynkach te żyrafy są karmione oczywiście tak zwaną liściarką, czyli gałęziami ze świeżymi liśćmi. Natomiast na wybiegu są tego pozbawione, ale to też działa na korzyść opiekunów. Dlatego, że no musimy jakoś panować nad tymi zwierzętami i po prostu mamy swoje smakołyki, mamy swoje triki, o których nie chciałbym mówić. I w wypadku jakichkolwiek zagrożeń, nawet pogodowych, jesteśmy w stanie sprowadzić te zwierzęta do bezpiecznych stajenek w ciągu po prostu chwili.
A do tego nam jest potrzebne między innymi gałąź z liśćmi. Gdyby one się najadły do syta, najprawdopodobniej nawet nie wiem jak piękny opiekun, z jak pięknym słownictwem, który by się do nich zwracał, nie byłby w stanie po prostu ich sprowadzić. Dziękuję bardzo panu za tę piękną opowieść o żyrafach, a ja spoglądam na pana Krzysztofa Kazanowskiego i od razu rodzi mi się pytanie. Panie Krzysztofie, to królestwo żyraf okapi, które oglądaliśmy, to oczywiście jedno w opolskim zoo, ale tych przecudownych, pięknych miejsc tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak, najważniejsze jest to, że dzisiaj ogród zoologiczny to jest taka nowoczesna Arka Noego, czyli miejsce, gdzie się ratuje ginące gatunki. Te gatunki, które dzisiaj poznaliśmy, czy przybliżyliśmy, to są wszystko gatunki z europejskich programów hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem. Jesteśmy uczestnikiem takich, wielu takich programów. Prawie wszystkie małpy, które mamy, są z takich programów. Ale z takich rarytasów i nowości ostatniego czasu, to między innymi lemury alaotrańskie. Rozmnażają się u nas bardzo szczęśliwie. Możemy zwiedzać krainę bioróżnorodności, czyli taką szklarnię, las deszczowy po prostu w Opolu, gdzie jest kilka kapitalnych gatunków krajowych, o których nie dość, że nie słyszeliśmy, nigdy ich nie widzieliśmy. Jak na przykład kraska, kulon, ohara pewnie państwo widzieli, ale już szczerzuje. Nie za bardzo. Wszystkie są to zwierzęta z Polskiej Czerwonej Księgi lub z dyrektywy siedliskowej albo z dyrektywy ptasiej. Można zobaczyć nowe goryle, bo mamy 3 goryle, tak jak w 2005 roku, ale są to zupełnie inne goryle. Jeden jest ten, który był i on jest odpełnił u nas rolę takiej niańki, można powiedzieć, czy takiego wychowawcy, który socjalizuje goryle, które do nas przychodzą, aby mogły znaleźć miejsce w innych grupach i zakładać tam rodziny. U nas uczą się życia rodzinnego. Uchadki rozmnażają się. Można zobaczyć 2 samce, które są już troszeczkę podrośnięte, bo są takie roczne budrysy. Mamy nowe ekspozycje, jeśli tylko będzie otwarty pawilon terrarium, będzie można zobaczyć. W każdym razie na wakacje przygoda jak znalazł. Oczywiście, zapraszamy serdecznie. Krzysztof Kazanowski i Mariusz Włodarczyk oprowadzali państwa po ogrodzie zoologicznym. No to jak państwo wybiorą, czy goryle, czy szczerzuje, kto co czuje. Na pewno wszystko będzie to można zobaczyć w opolskim ogrodzie zoologicznym.